Witajcie kochani w kolejnym odcinku Parrot Planet. Dzisiaj moim gościem jest dr Ines Szutowska. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj na taki dość ważny temat dla każdego papuziarza. Doktor nam odpowie na pytanie, co zrobić, jak ucieknie nam papuga? No, dość, w sumie da się dość szybko nawet przez ten temat przebrnąć. Oczywiście zazwyczaj będziemy wtedy w ogromnym stresie, bardzo przejęci sytuacją, no ale trzeba zachować zimną krew, żeby po prostu zrobić wszystko jak najskuteczniej, jak najlepiej, jak możemy. I teraz po kolei. No oczywiście zacząć poszukiwania. I na początku zależy w jakich okolicznościach ucieknie, jeśli czy widzieliśmy ten moment i czy widzimy, gdzie papuga jest. No bo jeśli widzimy, gdzie jest, no to super sytuacja. Musimy spróbować ją zwabić. W związku z tym nawoływanie, smakołyki, żeby jej pokazać, tak, że mamy gwizdy i tak dalej. No wszystko, na co może zareagować, na co na przykład reagowała w domu, jakiś czy rodzaj przywoływania jej, czy wołanie po imieniu. Czy też na przykład jeśli ma towarzysza, papuziego, no czy jakiegoś w ogóle ulubionego domownika, no to najlepiej oczywiście, żeby ta osoba ją nawoływała i szukała, osoba, z którą ma najlepszy kontakt. Jeśli ma papuziego towarzysza, to warto jej go pokazać. Oczywiście tutaj też odpowiednio zabezpieczyć, żeby nie stracić na przykład drugiej papugi, więc wystawić go w klatce czy też w transporterku, żeby była szansa na to, że jednak będą się nawoływać i partner, towarzysz, uciekiniera zwabi go do nas, żeby zszedł niżej, bo przeważnie papuga ucieka wysoko i siada na jakimś możliwie najwyższym punkcie po tym, jak wyleci i niestety ma problem z tym, żeby zlecieć na dół. Tutaj ważne jest tak, żeby nie stać bezpośrednio pod drzewem. Papuga pionowa w dół nie zleci zazwyczaj, więc to musi być, to nie może być zbyt właśnie ostry kąt, w którym ona by musiała lecieć, zlatywać na dół, tak pionowo, na przykład prawie, że pionowo w dół. Mniej więcej, żebyśmy my, linia wyznaczająca nas od papugi w stosunku do ziemi, żeby wynosiła na przykład mniej więcej 45 stopni, tak? Uh-huh. Na pewno nie kąt prosty, czyli stanie bezpośrednio pod drzewem czy tam dachem budynku, na którym ona siedzi. No i tutaj to jest ten jeden sposób, kiedy widzimy. No ale ona może polecieć mimo naszych nawoływań, mimo tego, że ją widzimy, może polecieć, możemy stracić ją z pola widzenia. Oczywiście tu dalej to szukanie, nawoływanie. Też można puszczać odgłosy papug nagrane, no bo na przykład ona nie ma towarzysza swojego. To też nawoływania, odgłosy innych papug też często wywołają reakcję. Nawet chociażby taką, że niech ona chociaż odpowie i krzyknie, jeśli nie zleci, a będzie szansa na namierzenie jej. Na etapie, kiedy już stracimy papugę przykładowo z pola widzenia i niestety nie wiemy, gdzie ona dokładnie może być, warto równolegle, bądź też zaangażować na przykład innych domowników, tych, z którymi przykładowo papuga nie jest aż tak związana, czy tam jakichś znajomych, przyjaciół, poprosić, żeby równolegle przygotować ogłoszenia, zarówno papierowe, jak i online. Najlepiej ze zdjęciem papugi, no bo też często na gatunkach, jak przyleci do kogoś na balkon, czy wleci do domu, do mieszkania, albo ktoś przypadkiem ją znajdzie, czy przyleci na ramię nawet do kogoś, bo taka oswojona może to zrobić w pewnym momencie, to żeby taka osoba nie musi się znać na gatunkach, więc jak napiszemy tylko zaginęła papuga, poza tym same pisane coś wywieszone nie przyciągnie takiej uwagi niż jak ogłoszenie ze zdjęciem. Oczywiście no gdzieś tam, żeby zwiększyć szansę na to, jeśli to jest duża, cenna papuga, warto w ogłoszeniu wspomnieć o nagrodzie, żeby ktoś sobie jej nie przywłaszczył, bo sobie jednak sprawdzi, co to mu przyleciało i postanowi, ja to sobie wezmę papuszkę i zostawię, bo się tak trafiło. Na przykład nie mając zupełnie świadomości, z jakimi obowiązkami się to wiąże. Jeszcze jako swojona, nie? Tak, dokładnie. Więc tutaj tak, dajemy ogłoszenia, dajemy zdjęcie w internecie. W internecie różne miejsca, lokalne, oczywiście tutaj moc Facebooka zazwyczaj działa, więc lokalne, typu jakieś Spotted były swego czasu, gdzie głównie jakieś lokalne, miejscowa społeczność się organizowała, komunikowała. Też typowo papuzie. Tutaj mamy grupy papugi zaginione, znalezione.
gdzie też są oczywiście informacje, właśnie bardziej szczegółowe, jak należy działać, co robić, jak znajdziemy, czy właśnie jak ucieknie papuga, ale także tam oczywiście można dawać takie ogłoszenia. W ogłoszeniu o tym, że papuga uciekła, nie podajemy nigdzie w internecie nikomu, ani przez telefon, nawet jak ktoś zadzwoni, że znalazł papugę, nie piszemy od razu numeru obrączki, chociaż to w drugą stronę działa bardziej. Jak znaleźliśmy, to nie podajemy numeru obrączki, bo numer obrączki powinien znać potencjalny właściciel, bo powinien mieć dokumenty na większość gatunków. Ja na pamięć znam tylko jeden numer obrączki. No, ale dokumenty. Dokładnie. Więc tutaj nie, tutaj odwrotnie akurat. Tutaj jak znajdziemy papugę, to my, dając ogłoszenia, że znaleźliśmy papugę w tą odwrotną stronę, nie powinniśmy tam podawać numeru obrączki. Tylko to ten właściciel ma udowodnić, że to jest jego papuga. Mhm. Bo właśnie tu może też się trafić jakiś handlarz albo ktoś, kto chce za darmo, fajną drogą, dużą papugę sobie w ten sposób pozyskać. Albo nawet mniejszą, pozyskać, która będzie pasowała do jego, nie wiem, nimfy, czy falistej, czy cokolwiek, nie? Bo tak, będzie oswojona. To ogłoszenia, nawoływania. No nie poddawać się też, bo papugi, w zależności jaka jest pogoda, naprawdę potrafią długo przeżyć, długo dać sobie radę na dworzu. Jak daleko papuga jest w stanie odlecieć? Oj, nawet zdarzało się generalnie jakieś 10 i kilkanaście kilometrów, to na spokojnie. Mhm. To jak, w zależności oczywiście jaki czas minie, ale to na spokojnie możemy uznać za taki dystans, promień, w którym powinniśmy szukać. Natomiast nawet mogłoby się zdarzyć, że i kilkadziesiąt kilometrów od domu mogłaby się znaleźć, tak? Więc tutaj też nie zawężać tylko do na przykład osiedla. Mhm. No chyba, że oczywiście dostaniemy sygnały, że ktoś się gdzieś widział i tak dalej. Jeszcze do tych ogłoszeń, to też warto tutaj poinformować miejscowe lecznice weterynaryjne, też poprosić na przykład o wywieszenie ogłoszenia w poczekalni, bądź też nawet przesłać po prostu informację, tak, że jeśli by ktoś przyniósł, no to tutaj nam uciekła taka i taka papuga. Bo często właśnie zdarza się, że jak ktoś znajdzie, to zgłasza się do przychodni weterynaryjnej. Szczególnie jeśli w okolicy, czy tam w danym mieście jest lekarz, który zajmuje się bardziej ptakami, to często taki ptak trafia do niego. No ja na przykład bardzo często proponuję w takiej sytuacji to, żeby taka papuga znaleziona, jeśli osoba, która ją znalazła, no nie ma doświadczenia, nie ma nawet klatki na przykład i tak dalej, to, że może taka papuga u nas zostać i my tam już damy dalsze te wszystkie ogłoszenia o znalezieniu takiej papugi i tak dalej. Więc tutaj też może się taki ptak znaleźć. W Warszawie przykładowo też można zadzwonić, nie wiem właśnie, jak to jest do końca zorganizowane w innych miastach. Generalnie są to ekopatrole Straży Miejskiej. No i w Warszawie można zadzwonić, zgłosić na taki ekopatrol. Też zgłaszają ludzie to, że znaleźli papugę i oddają je. Albo, że taka papuga sobie gdzieś lata i ekopatrol też bywa, że właśnie odłapuje taką papugę. I w Warszawie takie papugi też często trafiają wtedy do ptasiego azylu, który też zapewnia im takie, no, tymczasowe miejsce pobytu i szuka właściciela, bądź jeśli się nie udaje znaleźć, to po jakimś tam czasie ewentualnie takie ptaki idą do adopcji. Bo bywa, że opiekun nie szuka, bo się podda, bo nie wie, szczególnie w przypadku jakichś mniejszych papug, niestety. No tutaj przykra taka sytuacja, że w czym taka mniejsza papuga, tak, typu jakaś papuszka falista i tak dalej, jest gorsza. Ale obrączek często nie mają, nie? Tak, więc tu oczywiście trudna jest identyfikacja. Na przykład jeśli nie jest jeszcze oswojona w dodatku, bo oswojona to powiedzmy jest szansa, że rozpozna właściciela, zareaguje na imię i tak dalej. Także warto jeszcze właśnie skontaktować się ze Strażą Miejską, jakimiś stowarzyszeniami zajmującymi się zwierzętami, też schroniskami dla zwierząt, bo też gdzieś tam niektóre w ramach wyjątku mogą się zaopiekować tymczasowo taką papugą. Bo może gdzieś jednak ona trafiła, tylko na przykład jeszcze oni nie zdążyli ogłosić, że ona do nich trafiła, bo na przykład jest, nie wiem, w trakcie obserwacji czy badań, czy wszystko z nią w porządku, czy w trakcie jakiegoś tam leczenia i tak dalej. No różnie bywa, tak? Zasadniczo. Powinno się jak najszybciej oczywiście dać takie ogłoszenie, ale różnie może być. A co zrobić, jak się znajdzie papuga?
No tutaj część jakby tak wspomniałam trochę, że jak znaleźliśmy i dajemy ogłoszenie, to nie dajemy numeru obrączki w ogłoszeniu, że znaleźliśmy papugę. Też warto sprawdzić chipa, jeśli nie ma obrączki na przykład, bo to też co do uwiarygodnienia potencjalnego właściciela, który się zgłosi po nią. Chipa możemy sprawdzić oczywiście u weterynarza, po prostu czytnikiem. Będzie musiał sprawdzić, tak jak u psa czy kota. Bo czasem nie ma obrączki, bo została z jakiegoś powodu zdjęta. Chociaż powszechną praktyką jest jednak zakładanie obrączek, szczególnie u dużych papug i tych, które podlegają obowiązkowi rejestracji, czyli wszystkich z wyjątkiem papużek falistych, nimf, aleksandryt obrożnych i nierozłączek czerwonoczelnych. I one nie muszą mieć obrączek, przeważnie nie mają. W związku z tym też przeważnie nie będą miały chipa. Najlepiej też papugi mega dokładnie nie opisywać, żeby właśnie, jeśli jest coś charakterystycznego, nie wiem, na przykład no jest to nimfa, jakieś tam mutacji, to no to oczywiście w takim ogłoszeniu, że znaleźliśmy, warto dać zdjęcie, ale takie może, żeby nie było widać całej papugi ze wszystkich ujęć, tylko nie wiem, jeśli ma jakąś plamkę gdzieś charakterystyczną, no to jej właściciel potencjalny powinien to wiedzieć, tak? Że ta papuga ma taką cechę wyróżniającą. Więc to, żeby uchronić się przed kimś, kto znowu chce taką papugę sobie pozyskać, po prostu za darmo, okazyjnie. Warto z taką papugą udać się do weterynarza. Aczkolwiek to też niekoniecznie od razu, bo już i tak ta papuga ma mnóstwo atrakcji i jest ogromny dla niej szok, to co wszystko, co się wydarzyło i tak dalej. Nawet jeśli jest ogólnie w dobrym stanie. Ale tak, no oczywiście dać jej pić i jeść. Co do jedzenia, najlepiej tutaj pójść tak bardzo podstawowo, bo to jest w miarę pewne, że każda papuga praktycznie będzie to jadła, czyli dać mieszankę ziaren przeznaczoną dla danego gatunku czy papug danej wielkości. No oczywiście z wyjątkiem na przykład lorys, które wymagają zdecydowanie innej diety, nie ziaren. No oczywiście zidentyfikować właśnie gatunek papugi, tak, jaki znaleźliśmy. Tutaj też pomogą grupy na Facebooku ewentualnie, jeśli sami zupełnie się na tym nie znamy. Dać ziarno, dać wodę, dać... warto też podać jakieś owoce, z tych jakichś najbardziej powszechnych, typu jabłko, banan, gruszka, maliny, truskawki, marchewka na przykład. Tak dla urozmaicenia. Jeśli jest przyzwyczajona, no to niech ma możliwość tego zjedzenia, a nie samego ziarna. Ogłoszenia znowu, analogicznie, lokalnie, miejscowi weterynarze, internet i tak dalej. Jeszcze do tego udania się z taką papugą do weterynarza. No to mówię, nie ma takiego musu jakoś od razu, tylko w sytuacji, jeśli ona je, pije, zachowuje się w miarę normalnie. Znaczy, tu ciężko ocenić przez pierwsze 2-3 dni na przykład w miarę normalnie, bo ona może być w takim szoku i stresie, że będzie siedziała tylko i tak przerażona w jednym miejscu, czy osowiała zwyczajnie dlatego, że musi odpocząć, bo nie wiemy, ile dni była. Ale generalnie, no tutaj zależy, czy znamy się na papugach, czy się nie znamy. Natomiast zasadniczo takie klasyczne objawy choroby, tak, to wszystko powinno nas zaniepokoić, jeśli jest osowiała, nie ma apetytu, nie wiem, kał wygląda nieprawidłowo, jest biegunka, czy jest jakoś nieprawidłowo zabarwiony, jak pojawiają się jakieś wymioty, wypływy z nosa, oczu, no to tutaj zdecydowanie. Albo jest w ogóle ranna na przykład, nie wiem, nie staje na jakiejś nodze, czy nie wiem, to skrzydło jakoś tak krzywo wygląda, nie lata. Tak, tak, oczywiście. No to już standardowo, ale to zasadniczo... Powiedzmy, to jest takie, że prawie każdy zauważy, tak? Że... No prawie każdy. Więc tutaj też oczywiście jest to powodem do wizyty. No i co? Oczywiście klatka, tak? Też. No bo zapewnić klatkę. Tutaj jak ktoś znajdzie, no to niekoniecznie będzie miał klatkę, przecież skoro na przykład nie ma papugi. No i teraz tak, jeśli mamy własne papugi, to też nie dołączać takiej papugi do naszych, bo mamy ryzyko przeniesienia wielu chorób. Więc tu trzeba zapewnić oddzielenie, kwarantannę, tak jak w przypadku, jakbyśmy na przykład kupowali nową papugę. A takie trzymanie w osobnym pokoju to wystarczy? Powiedzmy tak. Trochę zależy.
Niektórzy powiedzieli, że no dobra, okej, okay, bo powiedzmy, no nie przeniosą się jakieś takie infekcje typu, nie wiem, typu bakteryjne, grzybicze, typu jak dostanie biegunki, czy będzie miała jakieś pasożyty, chociaż niektóre zewnętrzne mogą przejść i tak, ale w przypadku niektórych chorób wirusowych, szczególnie PBFD, to tutaj jest ryzyko, że my przechodząc z pokoju do pokoju przeniesiemy na ubraniu, włosach i tak dalej, tak? Bo ten wirus jest w stanie przetrwać poza papugą, poza jej ciałem, na przykład na naszych włosach, tak, na naszych ciuchach i mając papugę taką niezbadaną, możemy zarazić nasze, tak? Tak jest. No oczywiście w obie strony to działa, tak? Jak nasze są niezbadane, to możemy zarazić tą, a jak mamy taką niezbadaną, to możemy zarazić nasze. I przenieść to zupełnie nieświadomie, działając w dobrej wierze, chcąc pomóc, narazić no, swoje zwierzęta, które już mamy na niebezpieczeństwo i to w zasadzie śmiertelne. Bo ten wirus potrafi przetrwać nawet, w zależności tu od publikacji, ale od pół roku do nawet dwóch lat w otoczeniu, bez jakby zastosowania jakichś środków odkażających. Ja tam słyszałam o paru dziesięciu godzinach, że poza organizmem zwierzęcia. No nie, no to większość wirusów innych, ale wirus, cirkowirus wywołujący PBFD to nawet kilka miesięcy, gdzieś w jakichś zakamarkach, bo on jest wydalany z, między innymi z pyłem, z piór, czy z osłonkami piór, czy u gatunków pudrujących z pudrem, który gdzieś tam sobie osiada, gdzieś tam w jakichś zakamarkach może nam przetrwać, więc no, no jest no, zawsze no. Ryzyko. O PBFD myślę, że zrobimy jeszcze kiedyś odcinek, bo myślę, że dużo mi poopowiadasz. No ale wracając, czy dużo papug, które uciekło, wraca do domu? No tu nie ma jakichś statystyk. Myślę, że tu w sumie może zaangażowane osoby w chociażby tej grupie papugi znalezione zaginione najprędzej byłyby w stanie jakieś takie statystyki przytoczyć, przynajmniej pod kątem tych ogłoszeń, które trafiają do nich na grupę, no, tak? Jak to się kończy. No tak ciężko powiedzieć. Większość raczej tak, zależy to od stopnia oswojenia. W przypadku papugi oswojonej mamy zdecydowanie większe szanse niż w przypadku papugi nieoswojonej. Dobra, to ostatnie pytanie, Ines. Jak już taka papuga nam ucieknie i się znajdzie, dostajemy ją z powrotem, jest cała i zdrowa, no i właśnie cała i zdrowa. Idziemy z taką papugą do lekarza weterynarii i czego szukamy? No bo w sumie taka papuga, no to sobie mogła na tym dworze co nieco połapać, nie? Mogła, jak najbardziej, zwłaszcza papuga nieprzystosowana do tego, która jest w takiej sytuacji, kiedy ucieknie w ogromnym stresie. Bo tutaj, no wiadomo, żadne otoczenie nie jest sterylne. Wszędzie są bakterie, w domu też i tak dalej. My też wychodzimy na dwór i wracamy do tej papugi przecież, ale tutaj no stres, który przy okazji dołącza u papugi nieprzyzwyczajonej do przebywania na zewnątrz, jeszcze w takiej sytuacji, która może w tym czasie być niedożywiona, może przemarznąć, jeśli na przykład w nocy temperatura spada, więc no oczywiście tutaj właśnie patrzymy na te, czy są objawy jakiejś infekcji i tak dalej, a to, co mogłaby złapać, to w dużej mierze jakieś pasożyty i zewnętrzne, i wewnętrzne. I teraz kwestia ich rozpoznania, że czasami one mogą być możliwe do wykrycia dopiero na przykład po kilku tygodniach, bo po na przykład spożyciu jaj pasożytów, czy tam takich zaraźliwych jakichś pewnych form, w przypadku pasożytów jelitowych musi minąć jakiś czas, żeby one się rozwinęły do dorosłych postaci w przewodzie pokarmowym ptaka, w jego jelitach na przykład, i doszło do wydalania jaj, czy tam jakichś innych inwazyjnych form, na przykład w przypadku kokcydiów, tak zwanych oocyst. W związku z tym to, że od razu po znalezieniu się okaże, że nie, no nic nie ma, jest okej, to nie znaczy, że czegoś tam papuga nie, mimo wszystko nie podłapała. Więc tu warto też sprawdzić, chociażby właśnie jako minimum, ja tak zawsze gdzieś tam zalecam, że żeby tak po miesiącu, dwóch jeszcze kubkę do badania dla pewności, tak, u takiego uciekiniera zbadać. No to jest trochę taka sama zasada, jak w przypadku ptaków utrzymywanych w wolierach zewnętrznych chociażby, że też tutaj bada się co jakiś czas kał tak standardowo na właśnie w kierunku pasożytów wewnętrznych. To samo zresztą się robi też u papug w domach. Natomiast po prostu większy nacisk się kładzie u tych, które mają ten kontakt duży ze środowiskiem zewnętrznym. No dobrze. Ja chyba więcej pytań nie mam. Jak zwykle powiedziałaś mnóstwo ciekawych rzeczy. Bardzo Ci dziękuję za wywiad.
Dziękuję. Także tak, jeżeli wam kiedykolwiek uciekła papuga, podzielcie się doświadczeniami. Kto wam pomógł? Czy pomagała wam straż? Czy może jakiś ekopatrol? Czy może ta papuga została znaleziona w lecznicy albo w jakimś, u jakiegoś prywatnego człowieka? Ja jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda właśnie z wami, jak te wasze papugi zostały odnalezione i czy zostały odnalezione. No i tak, serdecznie zapraszam wszystkich, którzy borykają się w tym momencie na przykład z utratą swojej papugi. Wpadajcie na grupę Papugi Zaginione Znalezione, zostawimy link w opisie. Wpadajcie do papuziarzy, wpadajcie na Porod Planet, wpadajcie do mnie na bloga Porod Disaster, wpadajcie, o Jezus, ile tego wpadania, wpadajcie na fanpage do dr Ines. Jak już wszędzie wpadniecie, to super, trochę tego jest. Ja się z wami już na dzisiaj żegnam. No i co, widzimy się za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia.